Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Platformy Oddział Grudziądz. Na wstępie chciałem powiedzieć kilka słów o naszej liście wyborczej. Nasza lista wyborcza naszego okręgu toruńskiego została zgłoszona do Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu. Zarejestrowana została na podstawie zebranych podpisów. Duża część z tych podpisów pochodzi z Grudziądza. W naszym okręgu zebraliśmy tych podpisów ponad 6 tysięcy. Na liście znajduje się 13 kobiet i 13 mężczyzn. Miejmy nadzieję, że będą to szczęśliwe trzynastki. Jak widać, nasza partia jest partią tak dobrą, że nie potrzebuje parytetu. Kobiety same chcą startować i zapisują się na nasze listy. Na naszej liście znajdują się także kandydaci z Grudziądza. Tutaj obecni m.in. Marcin Łasiński i Damian Baranowski. Marcin Łasiński jest trójką na naszej liście. Proszę go teraz o zabranie głosu. Witam Państwa. Dziękuję za przybycie na naszą konferencję prasową. Nazywam się Marcin Łasiński, jestem kandydatem z Grudziądza. Startuję z trzeciej pozycji na liście. Jest to najlepsza pozycja, jaką otrzymał kandydat z Grudziądza ze wszystkich komitetów, które zarejestrowały się w całym kraju. Poza mną z Grudziądza startuje jeszcze 5 kandydatów, dlatego obok Torunia jesteśmy najsilniejszą reprezentacją w naszym regionie. Należę do Stowarzyszenia Republikanie. Razem z kolegami z partii Korwin od wielu miesięcy wspólnie współpracujemy nad wieloma projektami. Na przykład udało nam się stworzyć mapę wydatków miasta. Jestem młodą, dobrze wykształconą osobą. Ukończyłem 2 kierunki studiów technicznych, transport i budownictwo. Obecnie poszerzam swoją wiedzę ekonomiczną, studiując finanse na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Niestety, chcąc dobrze zarabiać i żyć na godnym poziomie, musiałbym zapewne wyemigrować, tak jak zrobiła to większość moich rówieśników czy znajomych. Startuję do parlamentu z listy KORWIN, dlatego, ponieważ ja, jak i reszta kandydatów z tej listy, chcemy tę sytuację zmienić. Nasze rodzinne miasto Grudziądz od wielu lat boryka się z problemem bardzo wysokiego bezrobocia. Władze lokalne, jak i centralne, wpadły na wspaniały pomysł rozwiązania tej kwestii. Dziesięciolecie ich nieudolnych rządów PiS-u doprowadziło do tego, że osoby młode, aktywne, poszukujące pracy, zostały dosłownie wypędzone z naszego kraju. Emigracja w naszym regionie często przekroczyła 10% stanu osobowego mieszkańców. Dlatego uważam, że zamiast zajmować się przyjmowaniem imigrantów ekonomicznych, powinniśmy przede wszystkim skupić się na powrocie naszych rodaków do domu. Musimy stworzyć odpowiednie warunki, aby Polakom opłacał się powrót do kraju. Dlatego będziemy postulować przede wszystkim rozwiązania, które będą sprzyjały podniesieniu płac Polaków. Postulujemy likwidację podatków dochodowych oraz likwidację obowiązku płacenia składek do ZUS. Poza kwestiami gospodarczymi będziemy stanowczo sprzeciwiać się kwestii narzucenia nam siłą przez Unię Europejską czy Niemcy kwotowego parytetu przyjęcia uchodźców. Ale tą kwestię szczerze mówi kolega Damian. Witam serdecznie Państwa. Może na początku się przedstawię. Nazywam się Damian Baranowski. Kandyduję z list partii KORWIN z miejsca 4. Ukończyłem Wyższą Szkołę Bankową w Bydgoszczy. Aktualnie zaczynam studia również w tej samej uczelni na kierunku finanse i rachunkowość. Oprócz tego również będę studiował podyplomowe studia. Obecnie swoją karierę zawodową kontynuuję w bankowości, w której pracuję od samego początku. Spotykam się tam z wieloma osobami, między innymi z osobami bezrobotnymi, korzystającymi z różnego rodzaju zasiłków, z osobami pracującymi na umowach, czy to śmieciowych, czy też umowach o pracę, oraz z przedsiębiorcami. Mogą się wydawać, że więcej te osoby dzieli, aniżeli łączy. Natomiast jest jeden czynnik, który te wszystkie tutaj osobowości nam scala. Jest to niezadowolenie z obecnego systemu. Systemu, w którym każdy widzi więcej dziur, aniżeli tych tutaj rozwiązań pozytywnych. Tak?
Nasze prawo jest niestety mało logiczne i to zauważa większość obywateli. Dlatego też pod wpływem tutaj też namów swoich klientek, też bliskich, pragnę spróbować swoich sił, że tak powiem, tutaj w wyścigu do Sejmu, po to, aby właśnie to prawo naprawić. Tu tak jak kolega Marcin wspomniał, wspomnę tutaj Państwu na temat tej sprawy uchodźców, czy też tak jak powinniśmy to nazywać po imieniu, imigrantów ekonomicznych, którzy przekraczają nasze granice nielegalnie. Nielegalnie, czyli niezgodnie z naszym prawem. Jedynym państwem, które tutaj strzeże granic Europy, są na dzień dzisiejszy Węgrzy. Węgrzy, którzy są, no, nie ukrywajmy, naprawdę za to krytykowani. Według postanowień Schengen powinniśmy swoich granic zewnętrznych, czyli tej granic zewnętrznych Unii Europejskiej, tej strefy Schengen, strzec. Natomiast nikt niestety tego nie robi, poza Węgrami, które no, w opinii publicznej są tutaj szykanowane. Powinniśmy też sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd taka sytuacja się wzięła, bo ona też się nie wzięła znikąd. Musimy pamiętać o tym, co zrobili na terenach Syrii, Libii, Egiptu, tutaj część zachodnia Europy, czy też Amerykanie. Oni zniszczyli tam ład i porządek, który tam panował od wielu, wielu lat. To się sprawdzało. Ten system może dla nas Europejczyków nie był doskonały. Natomiast był to system, który umożliwiał powstrzymanie różnego rodzaju radykałów przed tym, aby gdzieś tam rośli w siłę. Jak zresztą sam mam rodzinę w Libii, która według wielu rozmów, które z nim przeprowadziłem, no, potwierdzają, że za czasów między innymi panowania tam Kaddafiego był porządek. Oczywiście nie można było gdzieś tutaj protestować wobec władzy. Natomiast po co to robić? Skoro szkolnictwo ma się za darmo, skoro są niskie podatki, bądź ich w ogóle nie ma, nie ma sensu. Natomiast Amerykanie i zachodnia cywilizacja europejska zniszczyła im ten ład, nie dając im nic za nami. Stąd też sytuacja, jaka jest, taka jest. No niestety, tak mówię, na straży naszej europejskości, naszej cywilizacji europejskiej stoją jedynie, tak jak wcześniej powiedziałem tutaj, Węgry. Trzeba też poruszyć sprawę tego, jaka jest struktura tych uchodźców, bo musimy pamiętać, że tam jest większość mężczyzn. Według raportu ONZ tam jest ponad 75% mężczyzn, co pokazuje, że jest cywilizacja nam zupełnie obca. My, jako Europejczycy, nie wyobrażamy sobie tego, żeby zostawić swoją rodzinę, kobiety, dzieci w państwie objętym działaniami wojennymi, a samemu wyemigrować. Tam są tereny, w których mogłyby te osoby młode, mężczyźni, bo są to głównie tak wspomniane mężczyźni, zorganizować się i przeciwstawić temu państwu islamskiemu, które tam się je terror, no tego nie ukrywają. Natomiast nie możemy, tak wcześniej mówiłem, mówić o uchodźcach, gdyż to są typowi imigranci. Uchodźcy są w Libanie na dzień dzisiejszy, gdzie Syryjczyków wyemigrowało około 1,5 miliona. Także jest to bardzo duża liczba. Natomiast drugie tyle zmierza tutaj do nas, do Europy, po co? No tylko po zasiłki. Gdyby szukali schronienia przed wojną, to na pewno wybrali sobie państwo, które jest w pobliżu, bliskie im kulturowo, muzułmańskie, chociażby w pobliżu mają Arabię Saudyjską, mają Bahrajn, czy też inne państwa, które znajdują się na Półwyspie Arabskim. Niestety, albo niestety w sumie, państwa na te są troszkę mądrzejsze od nas, Europejczyków, i nie chcą ich przyjąć, ponieważ nie są w stanie sprawdzić tożsamości każdej z tych osób. Wśród tych osób na pewno też się znajdzie wielu terrorystów, którzy no, przedostaną się do Europy, zapraszani tutaj przez rządy, czy to Niemiec, czy to Holandii, z tymi zasiłkami socjalnymi, i tylko im o to chodzi. Chodzi im tylko o pieniądze, dlatego powinniśmy tutaj się stanowczo przeciwstawić uchodźcom, czy też, tak jak wcześniej wspomniałem, migrantom ekonomicznym, po to, aby chronić naszą cywilizację. Powinniśmy się uczyć na błędach przeszłości. Już dzisiaj we Francji mamy sytuację, w której to muzułmańscy imigranci, bo tak należy ich nazywać, stanowią tutaj bardzo duży odsetek ludności, który mógłby i na dobrą sprawę ma wpływ na życie codzienne Francuzów. Ile razy mieliśmy sytuację, że były duże strajki we Francji, które telewizja przedstawiała jako strajki Francuzów. Natomiast jeżeli przyjrzeć się tym ujęciom w kadrach tutaj wielu mediów, nawet naszych ogólnopolskich, tam byli głównie imigranci, to nie byli rodowici Francuzi. Rodowici Francuzi się boją tej masy ludzi i to rządy zachodnie
próbują nam tutaj wywrzeć na nas nacisk, zresztą słowa tutaj pana Schulza na temat użycia siły, jeżeli przeciwstawimy się polityce tutaj imigracyjnej, którą chcieli nam zaproponować unijni biurokraci, to chciałbym nawet stwierdzić, że użyje wobec nas siły. Nie możemy na to pozwolić, powinniśmy stanąć po stronie tutaj Węgrzech, czy też Słowacji albo Czech, które się sprzeciwiają tego typu działaniom. Niemcy chcą budować na naszych terenach po raz kolejny obozy koncentracyjne, bo tak to należy ująć. Chcą, abyśmy przyjęli tych imigrantów i nie wypuścili ich od nas. Oni już sami widzą, że to jest problem. To jest dla nich duży problem. Całe Monachium jest już tutaj, czy tak mówiąc kolokwialnie, zalane tą imigracją, tymi imigrantami muzułmańskimi. W Berlinie też już się zaczynają zamieszki. Powinniśmy powiedzieć dość tutaj propagandzie unijnej i wyrazić swoje zdanie na ten temat. Dziękuję. Kończąc jeszcze temat uchodźców, możemy podać przykład z naszego podwórka. Dosłownie rzutka między Grudziądza po drugiej stronie Wisły znajduje się ośrodek dla uchodźców w Grupie. Nie przypominam sobie, myślę, że Państwo też nie pamiętają takiej sytuacji, aby ten ośrodek jakoś specjalnie wpłynął na demografię naszego regionu korzystnie, albo w jakikolwiek sposób ubogacił nas kulturowo. Natomiast niestety, zapewne większość z Państwa pamięta o morderstwie pana Fekmina B., który zamordował własną żonę, jak sam stwierdził, nie byłam posłuszna. Czyli co, nie przyjmować w ogóle, czy przyjmować jakąś określoną część z kontrolami na granicach, jak to widzicie? Czy generalnie ten temat zamykamy na naszych granicach i nas nie interesuje? Przyjmujemy uchodźców, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy, a nie po to, żeby żyć na zasiłkach, tak? Nie potrzebujemy będą żyli na koszt naszych podatników. To jest strata dla narodu polskiego. Musimy bronić swojej suwerenności. Nie możemy dopuścić do tego, aby imigranci ekonomicznie żyli na nasz koszt. My musimy sami się bogacić. To państwo powinno zadbać o nas. Nasza sytuacja ekonomiczna Polaków nie jest dobra. Zadbajmy najpierw o naszych rodaków. Rodaków nawet, którzy znajdują się chociażby na Ukrainie. Tam też toczy się wojna. Tam są Polacy. Dlaczego nie możemy ich sprowadzić do Polski? Wprowadzamy jakiś odrębny, daleki nam naród, który nie jest nam przyjazny. Zajmijmy się Polakami, zajmijmy się powrotem naszych emigrantów, którzy są w Wielkiej Brytanii i w innych krajach. Dlatego nasze stanowisko jest takie, że przyjmijmy tych, którzy będą bogacili nasz naród, a nie żyli na nasz koszt. Dzień dobry, czy ta państwa retoryka na temat uchodźców to jest coś, co oczywiście chce się przyciągnąć Grudziądzem do urn wyborczych, żeby zagłosowali na państwa? Czy macie jeszcze jakieś tutaj propozycje dla, konkretne propozycje dla mieszkańców regionu, dla mieszkańców naszego miasta? Tak jak wspomnieliśmy, no największym problemem w naszym mieście jest problem bezrobocia i problem niskich płac, dlatego będziemy koncentrować się na sprawach gospodarczych, takich jak likwidacja podatków dochodowych, dzięki czemu płace relatywnie wzrosną. Tak samo likwidacja obowiązkowych składek ZUS-owskich, dzięki czemu większość ludzi, które dzisiaj pracuje w szarej strefie, będzie zatrudniona na umowie. Jeśli chodzi o temat uchodźców, to praktycznie tylko nasza partia jednoznacznie przeciwstawia się propagandzie zachodniej, która w bardzo jednostronny, niesprawiedliwy świetle przedstawia tą sytuację, która mamy teraz miejsce w Europie. Co będzie sukcesem partii w skali kraju? To znaczy, na ile mandatów liczycie jako Korwin, czy przekroczenie progu to już będzie sukces, czy wprowadzenie większej ilości posłów, czy może poseł z naszego regionu, jak to widzicie? Liczymy na ponad 10%, tak jak mówił pan prezes Janusz Korwin-Mikke, i jest to do osiągnięcia, tak jak widzimy, w notowaniach cały czas rośniemy w górę i liczymy, tak jak mówiłem, na 10%. Oraz na posła z naszego regionu, oczywiście.